Okej, okay. Jesteśmy tutaj w Yellowstone przy największym gejzerze taku, który lada chwila ma wybuchnąć. Lada chwila, czyli od około 12.30, czyli za jakieś 12 minut, ale równie dobrze może wybuchnąć za 5 minut. Dlatego już uruchomiłem kamerę i czekam. Sława, powiedz mi swoim eksperckim okiem, za ile wybuchnie. Nie wiem, ja już wszystko wyprosiłem. Chodź tutaj, chodź. Zachowanie psa nie zwiastuje żadnego wybuchu póki co. Co ci się wydaje? Że będzie zaraz. Jeszcze nagram tylko tłumy, które się tu zebrały. Prawie jak na Formule 1. O, zaczyna wybuchać. Zaraz za przeproszeniem pierdzieli w powietrze. Na razie nie pstrykaj, mamo. Trzymaj go krótko po prostu. Skróć mu tą smycz, żeby się nie pałętał. Nie, bo jak ja wstanę, to... Teraz tłumy w drugą stronę. Reprezentanci wszystkich krajów znajdują się prawdopodobnie na tak, tych... Tak, bo i nawet Rosjan słyszałam. Japończyków. Po lewej są moi sąsiedzi zza Odry. Nieuzbrojeni, nie ma się co martwić. Jacy oni teraz twoi. Zrobiłam nawet zdjęcie niedźwiedzia. Co zrobiłaś? Zdjęcie niedźwiedzia. I pierwsza wypatrzyła. Tylko nie pstrykaj zdjęć, póki to nie wybucha. Nie, mam wyłączone. Bo to ma wybuchnąć aż na wysokość 6 stóp. Z moim szczęściem nie zdążę nic zrobić. Uwierz mi, jak to wybuchnie, to będziesz wiedziała, że już czas robić zdjęcie. Chyba, że już jest na wykończeniu, tak jak... Nie, 30 parę... Butlak, tak jak syfon ze starym nawojem. Już nigdzie nie poleci. Telewidzów prosimy o cierpliwość. Nie, no wyłączy, będzie jedna całość. Ale starczy ci czasu? Mam nadzieję, że starczy. A tutaj był kiedyś, nie wiem kiedy, straszny pożar. Teraz już młode laski porosły, ale... Co roku pożary. Kilku się lasów, no tysiące hektarów. Coś strasznego. Coś strasznego. Pafik. Hej, Pafik. Spokój się. Żeby ci nie uciekł. Nic nie widzę. No usiądź sobie. Rosjanie. No, co się dzieje? Thank you.
może już nie wybuchnie. Zaczął troszkę szumieć, to może. O, zaraz poleci. Bierze nas na cierpliwość. Ja myślę, że naprawdę będzie wysoko, bo inaczej to jak nie będzie powyżej tej linii drzew, to będę zawiedziony. To wszystko? Tam żona diabła zupę waży, nie? Już po wszystkim. Brawo! To dopiero się zaczyna. Ale było jakby to się wszystko zawaliło. Wielka taka dziura przed nami się otworzyła. Z czerwoną lawą. Ale byśmy wszyscy spierdalali. Jezu. Nie daj Boże. Wszystko może być, ale nie daj Boże. Co? Jeżeli to, ja wolę w taki sposób iść, niż jeżeli by miał mnie ktoś na ulicy zaćgać. There are still people walking way down there. That's urban. I szczęka dręczyje Cześka. To to za film był? Ten film by był ciągły, no. A co tu ciągłego? Tyle komentowałem i co? No chyba film po co? Nie będę od nowa z siebie durnie robił. O Jezu. Co się dzieje? Co to ma? No co? Babcie, ty się w złą stronę patrzysz. Złotą cierpliwość. Tu się zaplątały cały te. Okej, zapraszamy do drugiej części programu, kiedy wulkan
co? Czy ten gejzer naprawdę wybuchnie?